Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie, ziom. Cześć, witam cię detailingowy dziadzia. Dzisiaj chciałbym ci pokazać, jak u mnie wygląda mycie i zabezpieczenie na sezon letni dywaników gumowych. Pokażę ci zawodnika. Tak jak widzisz, cudów nie ma, rewelacji też nie. Sprzęcik, na którym będę pracował, wkrętara i szczoty z AliExpress. Link. W sumie to propozycja filmu, jeżeli chodzi o te szczoty, pojawi ci się na pewno w prawym górnym rogu. Zapraszam do obejrzenia. I standardowo, jeżeli chodzi o gumy, najpierw zrzucam ten pierwszy brud myjką. Pokazywałem to już przy czyszczeniu opon. Propozycja filmu również ci się pojawi. Czyli opłukuję sobie. Jeszcze muszę włączyć najważniejsze urządzenie myjące. Czyli co, zrzucam pierwszy brud. I zarzucam cleaner do opon. Tutaj, tak jak w filmie z oponami, pierwszy wrzut jest z atomizera bez spieniacza, bez sitka spieniającego. I niech sobie gryzie. Ja już sobie od razu zmontuję sprzęcik. Tu są tak, trzy szczoty. Tak naprawdę w sumie to będzie mi potrzebna w sumie tylko ta. I te szczotki widzę tylko do takich prac. Próbowałem przy tapicerce. Moim zdaniem za agresywna. W ogóle na fotelach, na tapicerce to już tego w ogóle nie widzę. Także ja jej używam właśnie tylko do dywaników. Kiedyś pokazywałem filmik, a czy zresztą propozycja już była, że tą mniejszą szczotką jechałem po oponach. Fajnie się nią czyści, ale kurczę, trzeba troszeczkę się nasiłować, żeby utrzymać prętarkę równiutko, więc sobie też już odpuściłem. Tak jak mówię, tylko i wyłącznie dywaniki. Widzimy się za chwilę. No dobrze, wstępnie opony mi już podgryzło. U mnie wygląda, że jest całkiem fajna pogoda. U mnie jest, słuchaj, niecałe 2 stopnie, także jest chłodno, ale damy radę. Podgryzło wstępnie brud. Zresztą ja nie będę ci pokazywał, bo już mam brudne rękawice. Już widzę, że go, czyli otworzyło mi, jak ja to mówię, gumę. Opłuczę to i będę jechał z bałaganem. Jaki dziadzia, co za dziadzia? Jaki dziadzia, co za dziadzia? Jaki dziadzia, co za dziadzia? Co tam malutka? Co tam? Można współpowiadałaś troszeczkę, tak? Także jak będziesz próbował wejść do mnie, pamiętaj, że jest to maleństwo, które naprawdę nie odpuści. No dobrze, a teraz już jazda z krętareczką, czyli zarzucam piankę na oponę. Tutaj się nie wczuwam, żeby było równo, nie ma sensu. Zwilżam. Zawsze mam przy sobie wiaderko wody i wrzucam na szczotę odrobinę i lecę z bałaganem. Nie, tutaj to ci pokażę, jak to wygląda. Poczekaj, strój roboczy, więc. Mam nadzieję, że będziesz to dobrze widział. Pięknie ta szczota wybiera brud. Standardowo, jak czujesz, że ta piana jest za sucha, pyk, delikatne zmoczenie i zobacz, co się dzieje. I od razu inna robota. No dobra, nie będę cię pastwił
zrąsi. Jeszcze jedna rzecz. Warto sobie też zmienić kierunek wkrętarki, z tego względu, że włos się w pewnym momencie tak układa, że idzie za płynnie, moim zdaniem, nie wyciąga brudu, więc ja sobie zmieniam. O, słyszałem? I już jest inny opór, już ta wkrętarka czuć, że ma ciężej, czyli włos się odwraca. Jestem DJ Dziadzia, alias hardkorowy papa. Don Dada, świeżo upieczony tarma. Rym składam, PDG Vandal wymiatam. Ze mną moja banda na trakach. Znam się na tych tematach, pach, pach, poskładane. Jadę do piątej nad ranem, wiesz co jest grane? To pewne jak amen w pacierzu. Wiesz się nie pozuj, wiesz się wyluzuj. Ej, Dziadzia jest, Dziadzia był. No dobrze, pierwsze podejście za mną. Standardowo opłukać szczotę i pukanko. Dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia... Zabrudna się, moja morwo, co moja morwo? Uśmiechnij się, tak, uśmiechnij. No, tak. No dobra, drugie podejście. Tutaj za dużo zabawy nie będzie. Kurczę, zachmurzyło się. Nie będzie padać. Na szczotę. I drugie podejście. Patę na patencie, to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie. Dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie. Dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie. Patę na patencie, to dziadzi orędzie, ziom. Ja mam życiowy plan jak hrabia Monte Cristo. Jestem, mogę wszystko, masz w głowie disco. Pstro na podłogę, dziwko, co? Lepiej dzwoń po tobie, na nocne pogody. No dobrze, wiesz co, dwa podejścia, wystarczy. Piana jest całkiem fajna, więc nie ma co tu się za dużo rozczulać. Zaraz zresztą pokażę ci. No zobacz, naprawdę fajnie. Nie ma co kombinować. Cały kufer, tu gówno dudni, tak jak subwoofer. Sprawdź jak rymy, walek w studni rapowego dźwięku. Jestem kowalem, musi własnego talentu. Dziadzia jest, dziadzia... Dobrze, i teraz tak, spodu nie myję, bo to nie ma sensu. Nie ma, dla mnie to jest w ogóle bzdura, myć spód gumowej wycieraczki. Osobiście, jeżeli chodzi o suszenie, najpierw sprężone powietrze, później sobie obwieszam. Jak wyschnie, pokażę ci, czym zabezpieczam i jak je przechowuję. Nie uwierzysz, ale zaczął padać śnieg. Także myślę, że przeniosę się do garażu z całym nagrywaniem, z tego względu, że no, nie ma warunków, także zabezpieczenie dywaników gumowych i jakie przechowuję, zrobimy już to w pomieszczeniu. No dobrze, zmiana scenerii, jesteśmy u mnie w komnacie tajemnic. Gąbeczka, produkt, który będę konserwował, zresztą pokażę ci dywanik po umyciu. Jak wygląda? Tak jak widać, czyściuteńki, gotowy na przyjęcie szuwaksu. Produkt, którym będę zarzucał. Koch Chemii. Jak go kupiłem, Produkt udało mi się kupić jakiś czas temu, jak jeszcze był tylko i wyłącznie w 5-litrowych pojemnościach. Przez kosmetyka Out, nie pamiętam kolegi Niku, ale dziękuję mu za to bardzo, że pomyślał o mnie. Co do samego produktu, mam mieszane uczucia. On miało się go tylko zarzucić na dywanik gumowy i on miał ładnie odparować. No nie, niestety nie. Zresztą filmik z tym produktem, to są jedne z pierwszych filmików na kanale, propozycja na pewno ci się pojawi. I dlatego niezbędna będzie gąbeczka, żeby go rozprowadzić. Ja myślałem, że to będzie pyk, pyk, pyk na gumę i mamy spokój. Ale co jest fajne w tym produkcie, to że
pięknie konserwuje gumę i jest tępy. Jak wiadomo, nie kładziemy dressingów do opon na dywaniki, bo powiem Ci szczerze, nie ujedzie za daleko. Nogi, czyli tak, stopy w sumie, buty jeżdżą po tym jak po lodzie. Co zresztą też pokażę Ci aplikację z Ronsi. Wybacz, nie będzie to pewnie przyjemne. Nie dorobiłem się jeszcze kamerki GoPro. Spójrz, i wystarczy tylko taka aplikacja i gąbeczka i równe rozprowadzenie produktu. Strasznie śmierdzi i po ten produkt. To jest pewnie po to, żeby mógł szybko odparować. Smród niesamowity, żałuję, że nie założyłem maski. Trudno. Wow! Poszła na glebę. To po wszystkim. Wymienimy gąbeczkę. Dobra. Idę po gąbkę, słuchaj. Co do gąbek, też mam fajnie. Z tego względu, słuchaj, że do pracy jak przywożą sprzęt, to właśnie zabezpieczone są takimi gąbkami. Twardymi, miękkimi, także wybór mam naprawdę niewąski co do gąbeczek. Nowa gąbeczka. Nowe rozprowadzenie po gumiakach. Nowe rozprowadzenie. Czystą gąbką rozprowadzenie. O, i teraz coś Ci pokażę. Kurczę, on tak jakby go tak naprawdę w tych miejscach, gdzie jest guma super wytarta, jego tak jakby w ogóle już tam nie było, jakby się wchłonął. I po takim rozprowadzeniu, jak już sobie rozprowadzę dokładnie powiem, bo część mi go zabierze na pewno. Na pewno część zabierze mi go gąbka. No i tak zostawiamy. Pokażę Ci, o co chodzi. Zobacz, widzisz? W tych miejscach, kurczę, część zabrała gąbka, ale tu, gdzie jest super wytarte z buta, butami, produkt w ogóle jakby się nie wchłaniał. Ja dlatego na sam koniec zarzucam z góry tak, żeby tylko było. O. I słuchaj, tak zostawiam. Tak zostawiam, tak jak widzisz. Tak nawilżony na maksa. Zostawiam. Wstawię kamerkę. Kamerkę, aparat. I w ten sposób, jak właśnie teraz zrobiłem, czyli na maksa zwilżyłem i tak zostawiam. I tak odwieszam je właśnie w stosowne miejsce i będą czekać do sezonu zimowego. A gdzie wiszą, za chwilę Ci pokażę. Mam nadzieję, że mnie dobrze widzisz. W rogu garażu mam taki zrobiony wieszaczek na właśnie dywaniki. Wszystkie cztery zakładam sobie na tego haka i zakrywam ładnie woreczkiem, żeby się na nie nie kurzyło. W sumie i tak się zakurzą, i tak się zakurzą, ale zawsze to jakieś zabezpieczenie. I tak to u mnie właśnie wygląda, że teraz sobie będzie wisieć, czekać do zimy. Produkt ładnie wsiąknie w dywanik. Do zimy na pewno odparuje i pięknie wchłonie. Także cała filozofia mycia dywaników i konserwacji. Dzięki, że wytrwałeś do końca. Ja się z Tobą żegnam z mojej komnaty tajemnic. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!